I cześć, witajcie w kolejnym Craft the World. Z tej strony oczywiście Staniu na kanale Staniu Game. Słuchajcie, zrobiłem sobie szybki research z tego względu, że mamy tą zdolność oświetlenia. Zrobiłem sobie taki research, co tu się tak naprawdę znajduje i powiem wam ciekawe rzeczy. Tutaj mamy jednego bossa z ciekawymi konstrukcjami. Tu są jakieś jajka, jakieś ukryte jamy. Tutaj macie jedno jajko, drugie jajko, trzecie, czwarte, piąte jajko, smoki sobie latają. Tutaj jak widzicie, tutaj też kolejny tych smoków jest od cała gra masa. Tu są tunele i ciekawy surowiec. I przyznaję, nie wiem co jest za surowiec, ale już mi się on podoba. Tu widzę złoto, tu też, więc w sumie najprostszą drogą byłoby pokonać tego bossa. No ale jak wiecie, ostatnio z tym bossem nam dosyć nie poszło. No i ten boss tutaj ma ciekawe tutaj coś jest. Naprawdę, portal zebrano 0 z 5 części. Jestem bardzo ciekawy, o jaki tu portal chodzi. No jak widzicie, tutaj paru przeciwników, tutaj. Jestem naprawdę, co jeszcze tutaj robię na samym serwerze. A jak widzicie, tutaj już wróg za chwilę do bram nam przywita, więc także się w tym kierunku musimy zbierać i przygotować się na kolejny atak wrogów. Więc z tej strony drzwi zamykamy. I oczywiście tu otwieramy. Tam raczej nic, tam się specjalnie nie będzie działo. Jestem ciekaw, z której strony w tym momencie wróg leży. A, jakiś taki mega super pająk tu się wytworzył. No spoko. Obstawiam, że z tej strony tym razem wróg uderzy. Ale to się przekonamy tak naprawdę, bo jestem naprawdę ciekaw, jak to tutaj będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wam się tutaj ta twierdza podoba. Mam w planach ją teraz w dzisiejszym odcinku tutaj przenieść do góry, to podwyższyć do góry, bo jak widzicie, już nam w tym momencie brakuje. Brakuje nam miejsca, bo mamy już w tym momencie 11 foteli. A nie, jednak z tej wróg uderzy. Dobra, w takim razie spoko. Otwieramy i atakujemy. Wszyscy do broni, tak jest. Ściśniemy ich, nie ma co się tutaj w żaden sposób z nim patyczkować. Nie możemy pozwolić, aby nam przez drzwi przeszli. Póki co, oni tak się te przez te drzwi nie przebijają, więc mamy tutaj sporą szansę na właśnie ich pokonanie. Tak, tutaj nam kolejne te potworki, nasze te zwierzaki też w tym kierunku uderzyły. Bardzo mi się to podoba. Oni nie przejdą, dopóki tak naprawdę... Powrót. Jest tam jakiś obywatel. Aha, to jest ten. Dobra, to jest jakiś zwierzak. Już bałem się, że to jest jakiś potworek, raczej jakiś mój krasnolud. No nic, ten portal, jak widzicie, daje nam fajne. I to jest mega rozwiązanie, które tutaj wprowadziłem. Bardzo mi się to podoba. Ucznicy tutaj, krasnoludy, ręczni, magowie. Bomba, dla mnie to rozwiązanie jest w tym momencie bomba. Tak, i oczywiście dźwięki tutaj. Jedna wielka rzeźnia, zbliżmy się, zobaczcie jak to tutaj to wygląda. Bijemy ich wszystkich, nie ma tutaj litości dla nikogo. Tak jest, bijemy ich wszystkich. Okej, ty się wycofuj, wycofujcie się. Ci co już oberwali, to niech się natychmiast wycofują. Tak jest. Tutaj nie wolno im odpuszczać. W żaden sposób nie wolno im pozwolić tutaj wejść. Tak jest, magowie tutaj, wy macie naprawdę zadanie wybić tych podstawowych. Ten portal nadal się nie zamyka, co mnie trochę martwi, boję się, że on tutaj nadal ma zamiar coś jeszcze nam przesłać, wojowników. Ale może jednak tak źle nie będzie. Tylko dlaczego wy ciągle tu łazicie? Powinniście strzelać, pakować w nich pełno strzał. O właśnie, tak jak ten mag tutaj. Zastanawiam się, czy on ładuje kryształ? Czy... Co oni robią? No przyjrzyjcie się, oni tak jakby coś ładowali do tej laski. Ciekawe, naprawdę ciekawe. No nic, łucznicy tutaj dają czadu, magowie też dają czadu. Okej, okay, wróg się dostał. Bardzo bym prosił teraz o szybką akcję zniszczenia, bo wróg się przebił przez nasze drzwi. Więc tutaj raz, dwa, trzy. Dziabać ich wszystkich. Tak jest. Zombiaków tu trzeba zatłuc, tu wszystkich tych trzeba zatłuc. Tak jest. Więc tutaj pilnujemy tego, żeby nikt nam tu się nie zetnij.
Zetnij, tak, czyli strzyżenie owiec. W międzyczasie możemy tutaj sobie zrobić, bo jak widzicie, tutaj kolejnych tych nie mam problemu. Ja sobie już, jak widzicie, z wrogiem sobie szybko poradziliśmy. Nie ma żadnego bólu, oto nie ma oto płaczu. Więc tutaj jak najbardziej zwycięstwo, takie zwycięstwo, podskakujemy, wszyscy razem tęczymy i zamontuję. Ja chcę tutaj drzwi, w tym momencie ja chcę tutaj drzwi, halo. Wy wszystko teraz macie tu wyzbierać do zera, tak jest, do zera macie wyzbierać. Tutaj widzieliście poprzednio, w poprzednim odcinku prowadziliśmy system odwadniania. Dosyć interesujący, podoba mi się on. Ta owca wygląda w tym momencie jak kozioł. Naprawdę. Ciekawe. Naprawdę interesujące. Okej, okay, to musimy najpierw zaczerpnąć wodę, a nie musimy. Tutaj możemy już to pozbierać. Super. To zbierać, kto tam może. I to wszystko zbieramy. Tak jest. Pora na żniwa. Pora na żniwa, tak jest. Tak jest. Potrzeba nam ziarna, więc tu pyk. Tu, tak jest, wszystko zasiewamy. To i to też ma być zebrane. Tutaj nic nie może nam zostać. To drzewo ściąć mieliście kiedyś. Nadal tego drzewa nie zcięliście. Dlaczego? Ja się pytam was, dlaczego tego drzewa nadal nie, to drzewo nadal nie jest ścięte? Dobra, to trzeba wszystko skuć, tak jest, bo to ma iść w taki układ, czyli zabuduj ziemia, tu zabuduj ziemię, tutaj też ma iść ziemia, dokładnie tak, bo ja chcę mieć tutaj właśnie pola uprawne. Tak jest, no, wychodź stąd. Super, więc bardzo proszę tutaj i tutaj nasionka, tak jest. I tu zrobimy sobie taką kładkę. Tu już woda oczywiście będzie sobie odsiąkała, będzie wchłaniała się tam, więc z tym problemem będzie. No i będziemy mieć bardzo dużo tego zboża. Tak jest, właśnie tego my tutaj chcemy. I tak, szybka walka, szybka rozgrywka, to naprawdę nic dodać, nic ująć. Właśnie o to nam tutaj chodzi. Co w dzisiejszym odcinku? Lecimy dalej z tym drzewem technologii, bo tam misja, jak widzicie, mamy tutaj paterstwo, kamieniarstwo, kucharstwo, więc spójrzmy. Kamieniarstwo by mnie interesowało z tego względu, że ta kamienna ściana jest bardzo interesująca i ja chcę ją tutaj sobie przygotować, tak jest, i tego trochę piasku. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy w tych tutaj kamienna kolumna. To jest jakaś czarna kolumna. Kamień, kamienny pomost. Mi się ta czarna kolumna podoba. Przydałoby się trochę zdobyć kamienia, więc nic tak nas nie zachęci tutaj. Wiecie co, ten zbiornik jednak sobie będę musiał zużyć. Tak jest, ten zbiornik tutaj jednak jest bez sensu. Tak jest. On jest tutaj zdecydowanie bez sensu. Więc wy to wszyscy zaczerpniecie wody. Tak jest. Wszystko to trzeba wyzbierać, tą wodę całą stąd. Bo ta woda naprawdę tutaj jednak nie ma sensu większego w tym momencie. Tak jest. Ton kamień trzeba też stąd zebrać. Tak, jeszcze zbieramy tą wodę. Zaczerpnij, tak jest. Tu już prawie wszystko mamy wyczerpane, tak jest. Tutaj ziemią sobie zabudujemy. Tak, potworek nam tutaj się tym zajął. Nie mam żadnego z tym problemu. A, pamiętam, miałem pułapkę tutaj do wykorzystania. Tą pułapkę bym chyba umiejscowił właśnie w tym miejscu. I ten portal bym dał tutaj. Więc mam nadzieję, że to mi się tutaj uda. Dobra, to w międzyczasie się zbierzemy. To też zbierzemy. Tutaj skuć trzeba ten kamień cały, bo tak naprawdę mówię, ten zbiornik wody nie zdaje tu egzaminu w żadnym wypadku. Tu są jeszcze jakieś rybki, damy tutaj wędkuj i wędkuj, tak jest, i tak byśmy to właśnie tutaj zrealizowali. To wszystko trzeba skuć,
Tak jest, bo nam to jednak tutaj jest zbędne całkowicie. Tak, rozbierz drobina, rozbierz drobina, rozbierz drobina, rozbierz drobina i rozbierz drobina. I wy wszyscy teraz tutaj. A, za mało many mamy, super. Tak też myślałem, że mamy za mało many. 2, 3, 4, żeby wam łatwiej było tam się wspinać. Te drabiny gdzieś tu miałem tutaj, więc te drabiny pozwolę sobie tutaj zabudować. I w pewnym sensie tak by to tutaj wyglądało teraz. I tutaj pasowałoby dać parę pochodni, bo jednak ten teren tutaj będzie mega, mega zaciemniony. Okej, wy już wywędkowaliście. Zetniemy parę tych drzewek, zabijemy tego zwierza dzikiego. Tak jest. I ja się też pozbędę w końcu tego czegoś tutaj. Bardzo bym prosił. Tak, tylko teraz wy się stąd nie wydostaniecie. Ile tej many potrzebuję? Many, no to co? Jest problem, bo musicie się stąd wydostać. Tylko jak to z was stąd wydostać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To zabieram. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No więcej dla was nie mam tych scaffoldów. Chyba, że skądś tutaj... A tutaj będę miała, super. To tu już wam daję. Dwa, trzy. Tak jest. I te scaffoldy macie trochę tutaj. Tylko drogą naokoło jakąś idzie. A, tędy będziecie szli. Dobra, to tu was trzeba trochę pomóc w takim układzie. Tak, złazić w dół. No, trochę popsuliście mi jednak robotę. No dobra, to właśnie tu jak tak kombinujecie, to właśnie. Jest to do przeżycia, jak najbardziej do przyjęcia. Dobra, spójrzmy, co możemy dalej stworzyć. Musimy zwiększyć tutaj skóra. Skóry mamy sporo, rudy żelaza też nawet jest sporo, więc mamy 11 ich, tak. 10 i... Ha, to była dosyć banalna misja. I zrobimy 12. Do tego zrobimy sobie jeszcze lepszą tą ochronę, czyli pancerz skórzany. Linę, żeby wytworzyć, to potrzebujemy trochę wełny. Wełny sporo mamy, okej, okay, w końcu mamy problem z liną. Zastosowe uzbrojenie, podstawa obróbki kamieniarstwa. To jeszcze nie teraz. Powoli z tym, powolutku. Długi łuk, bardzo mi się podoba i stalowy miecz. Bardzo sympatyczne, kamienna ściana. Kamienną ścianę zamieniamy tą z tą drewnianą. Scaffoldy to. Tak jest. Więc tutaj to wszystko zamieniamy na kamień. Tak jest. Będzie, bardzo mi się podoba jednak ten układ, który ja tutaj będę miał teraz. Czyli to wszystko musimy być zamieniać, więc tego sporo będzie roboty. No niestety. Chyba, że nie. Tutaj nie. Tu wam zostawię to. Tylko wam dam tutaj, w tych miejscach. Tak jest. A tu zaraz będziemy szli do góry. Więc to wszystko trzeba skuć, zebrać znaczy się. I tu ściany też już robimy. Tak. Tak jest. Tu też wszystko. Wszystko do góry samej. To wszystko trzeba zebrać. Tak jest. To jest nieodzowna część tego, że musimy to tutaj przeprowadzić. Może wy macie już tą manę tutaj, halo, tak? Świetnie. Czyli ja te scaffoldy mogę stąd już zabrać. Bardzo mi się to podoba. Czyli damy te scaffoldy tutaj. Tak, napada nam teraz do środka. Przeżyję. Naprawdę, jestem w stanie to przeżyć. I tą kładkę byśmy zrobili w tym miejscu. To jeszcze dwa do góry. No i brakuje nam w tym momencie tego kamienia. Kto robi nam ten kamień? Ach. Kamień, woda, ruda mitiru to jest, o ciekawe. Czyli zrobimy sobie 150. Ile się da, tyle będziemy robić to, tak naprawdę.
I przydałoby się ten dach teraz ulepszony tutaj założyć. No, niech będzie ten. Więc to wstawiamy na miejsce ziarna. I ten ulepszony dach byśmy puścili właśnie w tym oto miejscu. Tutaj zwykłe drabinki, tutaj też drabinki do góry. Tylko nie wiem, czy jesteście w stanie takie coś tutaj zrobić w powietrzu. No nic, przekonamy się tak naprawdę, bo od tego nam zależy, czy będziemy mieć ten piękny dach tutaj jakoś poprowadzony. O, i w taki oto sposób byśmy to mieli zaprezentowane. No dobra, i tutaj czekamy na kolejny kamień. I widzicie, kolejne kamienie ze ściany zostały zniszczone. Kolejna misja. Ekspresowe budownictwo. I przydałoby się też, bo już widzę, że mamy problem z jedzeniem. Tak czy nie tak? Nie, jedzenia nawet jest sporo. To mnie interesuje. Tak jest, tutaj dla wszystkich jedzenie. Więc wcinamy, nie przyjmujemy się. To musimy zamurować. Aha, nie wiecie jak tu dojść. Okej, nie to, to zostaje. A to wszystko tutaj musicie zabudować. To zabieram. I tu też musicie to zabudować. Teraz jestem w stanie stąd to zabrać. Jeszcze nie, czyli tutaj musimy tą kładkę zbudować. No i sądzę, że taki układ by nam fajnie tu odpowiadał. Tu muszę zbudować... ktoś tam tucze. A, jakiś zombiak próbował się wedrzeć do zamku. Nie udało mu się, bardzo przykro. Tutaj założymy sobie te drzwi, tak jest. Oj, pięknie, ty już możesz sobie stąd znikać w takim razie. Znikaj, tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery. No. A teraz jakbyś ty mógł jakoś stamtąd zejść bez teleportacji? Bardzo bym cię prosił. Tak? Tak? No złaś. Tak, wiem, że schronienie zostało naruszone. No i teraz tylko jest ten problem, że tutaj ta woda jednak nie spływa. A nie chcę tutaj żadnego zbiornika wody. Tu to samo. Więc bardzo bym prosił, aby ktoś jednak to zebrał. Okej. Tutaj. I tu byśmy dali jednak te drewniane. Drewno nawet sympatycznie tutaj wygląda. Czyli dalibyśmy w miejsce tutaj drzwi. I tutaj można by zaraz począć zabudowę drewnem. Tak jest. I to byłoby na zasadzie drewnianej osłony takiego pokoju. Tylko chyba jednak to musi iść jeszcze jeden poziom wyżej. A może to jeden poziom niżej? Nie, tu zostawiam taki poziom. Niech teraz jest, teraz będzie dobrze, więc tu i tu jeszcze te obszary musimy zamurować. Jak tam kamień? Robi mi to ktoś, czy nie? No nie, nadal wy tego nie robicie. Bardzo mnie to smuci. Ach, jesteście bardzo niedobrzy dla mnie. Naprawdę, wzięlibyście to, zrobili. A wy nadal swoje. Ach. A wy nadal swoje. Ja potrzebuję tutaj to wszystko zabudować. Kto tu jest odpowiedzialny za kamień? Halo? Ja potrzebuję kamienia. Tak, założysz pipokę? Jest. To teraz tylko tą owcę, tak? Chociaż jest złapane. I tutaj tą owieczkę zabieramy. To też zabieramy. I w takim razie możemy teraz tą pułapkę umieścić właśnie w tym miejscu i będzie dosyć sympatycznie. Tylko zanim to zrobimy, zabijemy dzika. Kurczaka. Tak jest. Zabijemy kurczaka. Choć nie, ta pułapka lepiej by wyglądała w tym miejscu. Tak jest. Właśnie o to chodzi. No i co? Mamy jeszcze jeden? Jest jeszcze jeden. Tak jest. Oj, tutaj dwa okienka mają być tak właśnie zrobione. Tu już mogę to zabrać, tak? Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. W sumie nie wiem, dlaczego aż tak to wysunąłem z tej strony. Nie, dobra. To lepiej dobudować niż usuwać. Jestem tego oto właśnie zdania. Lepiej dobudować niż usuwać. Już was mogę stąd zdjąć. Super, złaście.
No, raz, dwa. Raz i dwa. To zmienimy tak układ. Ten, powiem wam, układ mi się tutaj będzie podobał. O, taki układ. Nice, 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 nice. Bardzo mi się to podoba tutaj. Dobra. Jakby tak ktoś tam wszedł i założył ten daszek, to bym wcale się nie pogniewał. Więc tutaj zmieniamy ten tryb. Tutaj też, tu i tu. Okej. Czy jednak nikt tego nie chce mi tu zbudować? Niedobrze. Szkoda, szkoda. Bardzo wielka szkoda. Dobra, i to mielibyśmy tutaj w taki sposób. Mógłbym tamte łóżka w takim razie już przebudować. Dobra. I to mamy właśnie, tak jak teraz widzicie, przerobione. Przednia, 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 przednia. I brakło nam znowu. Co jeszcze tu chcemy zrobić? Iglica? Co jest iglica? A, najwyższa część zamkowej wieży. Ciekawe, co tam to daje. Dobra, pomyślę nad tym. Tak jest. Chleb. Chcę zrobić, a może stąd. O, leczenie 2%. To dawało nam tylko... Sałatkę dała nam... A zróbmy ten... Jabłko. Są jabłka. Mąka. Tak. Jajko. Woda i trochę węgla, wungla tak zwanego, tak jest. Nie mamy mąki nadal, czyli ziarno musimy sobie uzyskać. A żeby uzyskać ziarno, to musimy zrobić takie coś. Okej, 78 powinien nam teraz starczyć. I teraz zrobimy teraz 10, tak jest, więc tego jedzenia sporo nam teraz tu powinno wyjść, jak najbardziej na plus. I do tego mąka, aha, bo mąki nadal nie mamy, dobra. I co nam jeszcze tu zostało stąd? Drewniana wieża, łuk, okej, tu mamy trochę tych nowych rzeczy. Właśnie, ja wam zrobiłem tych ciuchów. Lepsze czapki. Macie. Po kolei. O, naprawdę. Teraz mi się to podoba. Pancerz 5, zwinność minus 2. Zwinność nie potrzebujecie aż takiej, ale teraz pancerz. To jest klasa. Naprawdę. To jest klasa. Ty obie pancerz 5, pancerz 3. Nie, to jest lepszy. To też jest lepszy. To. Sylwan. Benon. I to jest komplet. Jeżeli chodzi o broń. Spójrzmy tak szybko jeszcze, tylko jak mamy nowe bronie. Stalowy miecz, dużo stali. Bardzo dużo stali to wymaga. Tak jest, dużo stali, czyli ruda żelaza. I węgiel, tak jest. 100 stali poproszę na dzień dzisiejszy. Więc zająć się tym, proszę bardzo. To źle wygląda, bardzo źle. Muszę mieć ten zwykły układ. O, tak, 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 tak i tak. To już lepiej wygląda. To mi się podoba bardziej. I szybko jeszcze spójrzmy tylko w łóżka. Tkanina, tkaniny brak. Potrzebujemy wełny, a wełny też brak. Więc bierzemy teraz zetnij. Nie tak. Zetnij. Tego kurczaka zaraz ubije, jak się naprawdę nie uspokoi. I jak widzicie tutaj, praca wre, bardzo. A, jakiś głupi zombiak. Tutaj próbował się nam przebić. No i dobra, i spójrzmy, jak tam mamy, jeżeli chodzi o komfort 5. Szkło. I drewno. Okej. 10 tych okienek. Zobaczmy tylko jeszcze na zakończenie, co możemy, czego nie. Tymczasowa drabina. O, ciekawe. Ciekawe. Nie to chciałem. I jeszcze wytrzymały plecak, czyli zmiana plecaków.
A najbardziej mi się podoba ta wieżyczka tutaj, ale okej. Okay. Tu mamy piec kamienny. I zróbmy sobie jeszcze tylko ten piec kamienny. I tak naprawdę będziemy już w domu. Bo już ten czas zakończenia odcinka już tak naprawdę się bardzo zbliżył. Nadal tej pułapki tutaj nikt mi nie postawił, a już wiem dlaczego. Trzeba otworzyć nam drzwi z tej strony, tak jest. Kuchnia pracuje, a my sobie zaraz tu stworzymy ten piec kamienny. Bardzo mi się on podoba, tylko kamiennej ściany mam, brakuje jeszcze jednej. Zaraz będziemy ją mieć. Tylko trzeba je przynieść, halo! Potrzebuję... O właśnie, ktoś już nie się... A ty skąd tu? Halo? Aha, wszystko rzuciliście i polecieliście na niego. Aż takiego ciśnienia tutaj nie potrzebam, żeby wszyscy na niego poszli. Dobra. Trochę za dużo was tam poleciało, bardzo mi się to... Jakby tak mógł ktoś tutaj dostarczyć, bardzo proszę. Jedna kamienna ściana, jedna. To jest jedna malutka kamienna ściana. Chyba jednak wszyscy mnie olali. Smutno mi z tego powodu. No nic, zobaczymy. Zobaczymy. No, złapisz się, nie złapisz się. Dobra, i chyba już to się nam wykonało. Fontanna. Ciekawa rzecz. Dobra, mamy to? Mamy. Super. Więc tu dajemy węgiel. Tu dajemy garnek. Tu dajemy kamień. Kamień. I tu dajemy rudę żelaza. I proszę nam skraftować, a takie tutaj cudo. To. Jeszcze tu. Tak jest. I to byłoby taki sympatyczny układ. Brakuje nam jeszcze tego. Brakuje nam tego. Naprawdę cała masa. Ale tak naprawdę nie będziemy się tym przejmować, bo to już nam nie o to chodzi. Tylko potrzebujemy się tutaj podbić jeszcze do góry. Ta iglica to chyba tutaj bym sobie zrobił. Może ją teraz na zakończenie bym zrobił. Spójrzmy, jak jest ten crafting na tą iglicę. Nie widzę tego, nie widzę. A dobra, mamy to palenisko. Więc to palenisko wstawmy gdzieś. Tutaj? Niech będzie tutaj. Choć nie, tutaj. O, niech będzie ten piecek tutaj postawiony. Może być ciekawe. Okej, okay, tylko tak, postawię jeden, a bierze na dwa. Ciekawe. No i słuchajcie, jak widzicie, wszyscy tutaj zaczęli plotkować, więc teraz pora na nas, aby to, no cóż, po prostu to rozwijać dalej. Ja się tutaj oczywiście zatrzymuję. Krasnoludy są głodne. Nie, dobra, to ja sobie nakarmię poza odcinkiem. Ja się tutaj zatrzymuję. Dziękuję wam serdecznie za tą obecność. Kto dotrzymał, ten gratuluję, gdyż ten odcinek może nie był jakiś super rewelacyjny pod względem czy nowości, ale mimo wszystko pewnie ciekawe elementy mogły się tu pojawić. Zachęcam was oczywiście także do kolejnych łapek, do subskrypcji i przede wszystkim do polecenia swoim znajomym, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o Craft the World. Więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!